Ten materiał nie jest przeznaczony do słuchania podczas kierowania pojazdem, pracy wymagającej skupienia i tym podobnych, ponieważ zawiera indukcję hipnotyczną. Zalecam słuchanie w słuchawkach. Usiądź wygodnie. Najlepiej w fotelu, aby mieć na czym oprzeć głowę. Ułóż ręce wzdłuż ciała na oparciach fotela. Posiedź przez chwilę spokojnie. Sprawdź, czy rzeczywiście jest ci wygodnie. Jeśli nie, to znajdź najdogodniejszą pozycję i w niej zastygnij. Oddychaj spokojnie. Wybierz jakiś punkt na wprost ciebie i skup na nim wzrok. Wpatruj się tylko w ten punkt. Nie mrugaj. Oddychaj spokojnie. Wpatruj się tylko w ten punkt. Nie mrugaj. Oddychasz spokojnie. Twoje oczy są coraz bardziej zmęczone. Ledwo możesz utrzymać powieki. Robią się coraz cięższe i cięższe. Coraz trudniej skupić ci wzrok na tym punkcie. Obraz się rozmywa, a twoje oczy są tak zmęczone, jak późno w nocy, gdy po intensywnym dniu kładziesz się spać. Twoje powieki są tak ciężkie, że nie możesz ich dłużej utrzymać. Zamykasz oczy. Oddychasz spokojnie, czujesz rozluźnienie swojego ciała. Brak w nim napięć. Twoje ciało jest rozluźnione. Wszystkie twoje mięśnie są rozluźnione i odprężone. To przyjemne rozluźnienie ogarnęło całe twoje ciało. Czujesz spokój. Czujesz się bardzo dobrze. O tak, bardzo dobrze. To cudowne uczucie być tak bardzo rozluźnionym. To tak, jak po ciężkiej pracy twoje ciało odpoczywa. Słyszysz tylko mój głos. Słyszysz całkiem wyraźnie, co mówię. Każde moje słowo przenika głęboko do twojej podświadomości. Nic nie jest ważne. Po prostu daj się ponieść. Niech się dzieje. Zwróć uwagę na swoje stopy. Są ciężkie. Czujesz ciężar swoich stóp. Brak ci sił, aby je podnieść. Są bardzo ciężkie. Nie chcesz ich podnieść. One rozluźnione teraz odpoczywają. A teraz poczuj, jak bardzo ciężkie są twoje łydki i uda.
brak ci sił, aby je podnieść. Są jakby z ołowiu i są bardzo ciężkie. One rozluźnione teraz odpoczywają. I teraz zwróć swoją uwagę na biodra, brzuch i klatkę piersiową. Są bardzo ciężkie. Czujesz ich niesamowity ciężar. Brak ci sił, aby je podnieść. Czujesz ich ogromny ciężar. One rozluźnione teraz odpoczywają. Twoje ręce też są ciężkie, są bardzo ciężkie. Brak ci sił, aby je podnieść. One rozluźnione teraz odpoczywają. Całe twoje ciało jest bardzo ciężkie. Wgniata się pod wpływem ciężaru w podłoże. Jest bardzo ciężkie. Całe twoje ciało teraz odpoczywa. Oddychasz spokojnie, miarowo, czujesz zrelaksowanie. O tak, bardzo dobrze. Całe twoje ciało jest rozluźnione. A teraz zwróć uwagę na ciepło w swoim brzuchu. Poczuj ciepło w swoim brzuchu. Czujesz duże ciepło w swoim brzuchu. Poczuj, jak ono rozpływa się po biodrach, po całych nogach. Czujesz ciepło w swoich nogach od czubków palców po biodra. Jest ci bardzo dobrze. I twoja klatka piersiowa też jest ciepła. Czujesz to doskonale. O tak, bardzo dobrze. Twoje ręce też są bardzo ciepłe. Czujesz to doskonale. Czujesz, jak ciepło z brzucha przeniknęło w całe twoje ciało. Całe twoje ciało jest teraz bardzo ciepłe. A tylko twoje czoło jest chłodne. Poczuj ten chłód. Kiedy byłem mały i miałem gorączkę, moja mama przykładała mi do czoła mokry ręcznik, który wcześniej był przez parę minut w zamrażalniku. Był to bardzo przyjemny chłód. Bardzo kojący chłód. Poczuj teraz ten chłód na czole. Jest ci bardzo dobrze. Porównaj teraz przyjemny chłód swojego czoła i przyjemne ciepło reszty ciała. O tak, bardzo dobrze. Oddychasz spokojnie, miarowo. Czujesz zrelaksowanie, błogość. Twoje serce bije spokojnie, równo. Ono odpoczywa. Wszystkie twoje organy wewnętrzne teraz odpoczywają. Całe twoje ciało odpoczywa. Otwórz na chwilę oczy i spójrz na wybrany wcześniej punkt.
teraz zamknij oczy i zapadnij od razu w jeszcze głębszy trans. Poczuj jeszcze większe rozluźnienie. O tak, jest ci bardzo dobrze. Czujesz wielkie rozluźnienie i błogość. Teraz zacznę liczyć od 1 do 10 i z każdą liczbą będziesz czuć coraz większe rozluźnienie i zrelaksowanie. Wyobraź sobie drzwi, za którymi są schody prowadzące w dół. Twoja świadomość będzie teraz wolno schodzić po schodach i z każdym schodkiem będziesz czuć coraz większy spokój i błogość i rozluźnienie i będziesz wchodzić w coraz głębszy trans hipnotyczny. Czujesz się bezpiecznie. Jest ci bardzo dobrze. Otwórz teraz drzwi i stań na pierwszy schodek. Oddychasz spokojnie. Czujesz spokój, błogi spokój. Jest ci bardzo przyjemnie. I stań na drugi schodek. Schodzisz w dół. Czujesz jeszcze większy spokój i błogość. Oddychasz spokojnie, beztrosko, miarowo. I stań teraz na trzeci schodek. Twój spokój powiększa się. Wzrasta w tobie uczucie błogości. Jest ci bardzo dobrze. A teraz stań na czwarty schodek. Czujesz spokój i błogość. Schodzisz w dół po oświetlonych schodach. Białe światło wypływa ze ścian i z sufitu. To dobre światło. Oddychasz spokojnie. Słyszysz tylko mój głos. Dźwięki otoczenia stanowią tło. Wsłuchuj się tylko w mój głos. I teraz stań na piąty schodek. Czujesz jeszcze większy spokój. Jest ci bardzo dobrze. Błogo. Schodzisz coraz głębiej. Z każdym schodkiem zagłębiasz się coraz bardziej w swój umysł nieświadomy. Oddychasz spokojnie. A teraz stań na szósty schodek. Białe, przyjemne światło emanuje ze wszystkich stron. Ono ma moc uzdrawiania. Czujesz spokój. Czujesz się bezpiecznie. Jest ci bardzo dobrze. Oddychasz głęboko, spokojnie i miarowo. A teraz stań na siódmy schodek. Jest ci dobrze. Odczucie błogości zwiększa się. Czujesz wielkie zrelaksowanie. Oddychasz głęboko i spokojnie. I teraz stań na ósmy schodek.
Białe światło emanuje ze wszystkich stron. Ono cię uzdrawia. Sprawia, że znika wszelki ból. Czujesz spokój. Czujesz błogość. Czujesz się bezpiecznie. Jest ci bardzo dobrze. Oddychasz głęboko i spokojnie, miarowo. Czujesz głęboki relaks. I stań na 9. schodek. Jasność jest coraz większa. Ty czujesz głęboki spokój. Czujesz się bezpiecznie, zdrowo. Ta jasność uzdrawia cię. Pogłębia ona odczucie błogości. Czujesz to doskonale. A teraz stań na ostatni, 10. poziom. Jesteś w głębokim transie. Twoje ciało jest całkowicie rozluźnione. Czujesz błogość i oddychasz spokojnie. Słyszysz tylko mój głos. Jesteśmy we wnętrzu twojego nieświadomego umysłu. To ta część ciebie, która zarządza twoim istnieniem. Wziąłem tutaj ze sobą małą, brązową walizkę, w której mam prezenty dla twojego nieświadomego umysłu. Zawsze ją zabieram w takie miejsce. Ty czujesz głęboki spokój, czujesz się bezpiecznie. Twoja świadomość jest ukojona. Oddychasz głęboko i spokojnie. Jest ci bardzo dobrze. Wyjmuję teraz z walizki czerwoną fiolkę, w której jest płyn zwiększający twoją pewność siebie. Daję fiolkę czerwoną twojemu nieświadomemu umysłowi, aby ją wykorzystał, gdy będziesz czuć się niepewnie. Gdy nie będziesz wiedzieć, co zrobić. Twój nieświadomy umysł użyje wtedy płynu z czerwonej fiolki, a ty podejmiesz właściwą decyzję. Wystarczy mała kropelka płynu. Masz pewność, że zawsze podejmujesz właściwą decyzję. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko, spokojnie, miarowo. Twoje ciało jest rozluźnione. Wypoczywa. Regeneruje się. A teraz wyjmuję pomarańczową fiolkę, która zawiera płyn likwidujący twój strach, twoje fobie, twoje obawy. Daję tę pomarańczową fiolkę twojemu nieświadomemu umysłowi, aby ją wykorzystał, gdy jakiś twój lęk da o sobie znać. Twój umysł nieświadomy wie, że ten lęk istnieje tylko w tobie. I użyje płynu z pomarańczowej fiolki, aby zlikwidować twój lęk. Wystarczy mała kropelka płynu, a strach bezpowrotnie zniknie. Poczuj wolność od lęku. Czujesz odwagę, brak strachu. Poczuj dumę ze swego powodu.
Oddychasz głęboko i spokojnie. Jest ci bardzo dobrze. Beztrosko. I teraz wyjmuję żółtą fiolkę, zawierającą płyn usuwający z ciebie twoje nałogi, twoje złe przyzwyczajenia. Daję tą żółtą fiolkę twojemu nieświadomemu umysłowi, aby jej użył, gdy jakiś twój nałóg w zły sposób będzie oddziaływał na twoje życie. Wystarczy mała kropelka płynu, a twoje uzależnienie zniknie bezpowrotnie. Jesteś wolnym człowiekiem i tylko ty decydujesz o swoim życiu. Każdy twój nałóg jest bezsilny, bezwładny. Przestał kierować twoim życiem. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest bardzo rozluźnione. Teraz wyjmuję zieloną fiolkę ze swojej walizki. Zawiera ona płyn zwiększający u ciebie uczucie bogactwa. Daję tą zieloną fiolkę twojemu nieświadomemu umysłowi, aby użył ją wtedy, gdy poczujesz się źle ze względu na brak bogactwa w twoim życiu. Jakiegokolwiek bogactwa. Wystarczy mała kropelka płynu, aby twoje uczucie braku czegokolwiek zniknęło bezpowrotnie. Od tej pory możesz mieć wszystko, co rzeczywiście chcesz i możesz być tym, kimkolwiek rzeczywiście i w głębi duszy chcesz być. Możesz mieć wszystko to, co sprawi tobie autentyczną radość. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest rozluźnione. A teraz wyjmuję niebieską fiolkę, zawierającą płyn zwiększający u ciebie poczucie własnej wartości. Daję tą niebieską fiolkę twojemu nieświadomemu umysłowi, aby ją użył wtedy, gdy zaczniesz wątpić w siebie, gdy poczujesz się jako mała istota, bezwartościowa. Wystarczy mała kropelka płynu, a zrozumiesz, że twoje zaniżone mniemanie o sobie jest błędne. Bo to przecież ty jesteś najważniejszą istotą w swoim świecie i bez ciebie twój świat przestanie istnieć. To przecież ty decydujesz, co pojawia się w twoim życiu i nikt inny nie może nic dodać do twojego życia ani nic ująć z niego, jeśli ty tego nie zaakceptujesz swoimi myślami. To ty wszystko stwarzasz w swoim świecie swoimi myślami. Od tej pory myślisz tylko o tym, co chcesz, aby zaistniało w twoim życiu. Masz tę moc. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest rozluźnione, bezgranicznie zrelaksowane.
I teraz wyjmuję fiolkę o kolorze indygo, zawierającą płyn wzmacniający w tobie miłość do siebie. Daję tą fiolkę indygo twojemu nieświadomemu umysłowi, aby użył jej wtedy, gdy zmaleje twoja miłość własna, gdy przestaniesz siebie kochać na tyle, aby przyciągnąć do siebie wartościowych ludzi. Wystarczy kropelka płynu, a znów zaczniesz roztaczać wokół siebie radosną atmosferę i cały twój świat poczuje szczęście i spełnienie. Już pojawiają się w twoim życiu pozytywne istoty, radosne i wspierające cię we wszystkich twoich poczynaniach. Emanujesz dobrymi wibracjami i jesteś kochającym i kochanym człowiekiem. Jesteś bardzo wartościową istotą. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest rozluźnione. A teraz wyjmuję fiolkę fioletową z płynem zwiększającym twoją intuicję, mądrość i poczucie właściwych zdarzeń. Daję ją twojemu nieświadomemu umysłowi, aby wykorzystał ją, gdy twoja intuicja zacznie zawodzić. Gdy twoje przeczucie co do poczynienia odpowiednich kroków zmniejszy się, wystarczy tylko malutka kropelka płynu, a zawsze będziesz wiedzieć, jak sobie i innym pomóc. Zawsze znajdziesz dobre rozwiązanie każdego problemu. Już potrafisz analizować zdarzenia i wyciągać właściwe wnioski. Swobodnie poruszasz się w tym świecie i doskonale czujesz, że jesteś nieodzowną częścią tej rzeczywistości. Jesteś osobą, która wie więcej, rozumie więcej, dostrzega więcej i potrafisz to wszystko wykorzystać dla swojego dobra i dobra innych. Poczuj dumę ze swego powodu. Oddychasz głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest rozluźnione. Jesteś istotą, która urodziła się w tym świecie, aby cieszyć się życiem i emanować radością. Człowiek radosny to człowiek zdrowy. Radość niszczy wszelkie choroby i przywraca zdrowie. Czujesz to doskonale i pamiętasz o tym, aby wszędzie doszukiwać się radosnych elementów. Potrafisz wiele, masz wiele talentów, a te ukryte zaczynają się ujawniać. Wspaniale radzisz sobie w życiu. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Czujesz, że twoje ciało jest bardzo wypoczęte, zregenerowane jak po długim, mocnym śnie. Masz zdrowe ciało. Twój nieświadomy umysł ma wszelkie narzędzia, aby pomóc ci w życiu, aby twoje życie było pasmem dobrych odczuć. Ty masz te wszystkie narzędzia i potrafisz je użyć dla swego dobra i otaczającego cię świata. Zapamiętaj tą pewność, że możesz wszystko
i gdy przydarzy ci się moment dysharmonii, to od razu przypomnisz sobie ten stan, a twój umysł nieświadomy skoryguje nieprawidłowość. Pozwól sobie na popełnianie błędów. Nawet doskonały człowiek popełnia błędy. Ty pozwól sobie na doskonałe korygowanie błędów i doskonałe uczenie się na nich. Jesteś wspaniałym człowiekiem. A teraz biorę za rękę twoją świadomość i zaczynamy wychodzić do rzeczywistości. Stoimy na 10. poziomie i wchodzimy na 9. schodek. Masz pewność, że twój umysł nieświadomy kieruje twoim życiem w sposób odpowiedni dla ciebie. 8. schodek. 7. schodek. Zaczynasz czuć istnienie swoich nóg. 6. schodek. Wspinamy się do rzeczywistości. Oddychasz spokojnie, czujesz spokój. 5. schodek. 4. schodek. Czujesz istnienie swojego całego ciała. Możesz poruszać rękami i resztą ciała. 3. schodek. Słyszysz dźwięki otoczenia, odczuwasz temperaturę otoczenia. 2. schodek. Masz świadomość, że to ty rządzisz swoim życiem i masz przekonanie, że potrafisz nim zarządzać odpowiednio dla siebie. Tak, aby czuć zadowolenie z życia. 1. schodek. Otwierasz oczy, budzisz się, czujesz zrelaksowanie i mnóstwo dobrej energii w swoim ciele. Jesteś tu i teraz w swojej rzeczywistości. Jeszcze przez parę chwil pobądź w tej pozycji. Zauważ różnicę w swoim obecnym postrzeganiu świata, a tym poprzednim. Delektuj się swoim dobrym stanem. Zauważ swój spokój. Zauważ, że zniknęły napięcia w ciele i złe myśli. Przyzwyczaj się do myśli, że możesz wszystko, co zechcesz, że możesz wszystko, co jest dobre dla ciebie i twojego świata. Oswój się z tą myślą, bo ona już do ciebie wprowadziła się na stałe. Jeśli czujesz już całe swoje ciało, poruszaj nim i wstań. Zrób krok. To twój pierwszy krok w twoim lepszym życiu.